Ilonko, ty masz taką wazę? Miał, ale z ciebie kretyn. Ilona, Ilona, nic ci nie jest? Czy cię boli? Tak jest, skotki. Michał, stań. Okej. Okay. No po prostu w głowie mi się zakręciło nos, przestańcie. Ale dziwak. O co ci chodzi? Sama spójrz. Większość normalnych ludzi w wolnym czasie albo ogląda telewizję, albo wykonuje jakieś inne relaksacyjne czynności, a nie czyści broń. Słuchaj, to jest jego praca i wiesz, pewnie to należy do jego obowiązków. Pewnie masz rację, ale gdzie podzieli się chłopcy? Wiesz, oni to się nam pewnie gdzieś teraz schowali. Będą nas chcieli nastraszyć! Czy mogę panią czymś pomóc? Zostaw nas, ty stary świrze! Jakiś wór na śmieci, w dodatku pełny. Gdzie oni są? Ej! Chodźcie tu! No chodźcie tu! No szybko, tutaj coś jest! Co się stało? Co Witam, inspektorze. Cześć. Co tu mamy? A znowu trupa. No nie pytam o trupa, bo to wiem. Inaczej mnie nie budzili o tak pogańskiej porze. Pytam, czy coś zrobiliście, czy macie jakieś ślady, cokolwiek, co nam pomoże w śledztwie. Albo przyjechaliście się opieprzać i czekacie, a ja wszystko zrobię. Nie no, spisaliśmy tu troszeczkę. Mamy tam świadków kilku. To wszystko, co do razie do zrobienia. Czyli opieprzaliście się?
pan to zrobił, inspektorze? Jedno spojrzenie i koleżanka uciekła. Ona już dobrze wie. Szlak. Dowiedzieliście się, jak ona się nazywa? Nic o niej nie wiemy. Słuchaj, poszukaj jakichś śladów. Jak nic nie znajdziesz, to podrzuć ciało do kostnicy. Dobra. Ja idę teraz porozmawiać ze szczęśliwymi znalazcami worka pełnego niespodzianek. Ola, bierz się do roboty. Ja cię skądś znam. Nie sądzę, ja nie jestem popularny. Ja cię gdzieś widziałem, tylko nie przypominam sobie gdzie i kiedy. Proszę mi dać spokój, ja nie mam czasu, a poza tym pozostańmy w stosunkach formalnych, nie przychodźmy na ty. To wy zamiatowiliście policję, jak sądzę? Tak. Zdajcie sobie sprawę z tego, że być może będę was musiał zabrać na komisariat. Tak, rozumiemy. Zadam wam parę pytań, parę szczegółów. Być może to pomoże jakoś w śledztwie. Nazywam się inspektor Arkadiusz Sonek i to ja prowadzę sprawę tego morderstwa. Na początek zadam wam kilka pytań, a jeśli wasze odpowiedzi będą satysfakcjonujące, to moi ludzie odwiozą was do domu. Na początek chciałbym wiedzieć, co robiliście w tym lesie i od której to było. Tylko kilka przestraszonych gówniarzy, którzy znaleźli trupa w lesie, a teraz zastanawiają się, co z nim będzie. Myślisz, że to nie oni? Pewnie, znam zwyczaje młodzieży i ich sposób myślenia. Tak chyba tylko razem przychodzą młode pary, żeby pobić z sobą sam na sam. Ale tym razem trafiła się jeszcze jedna osoba do towarzystwa. Tym razem martwa. Ilona, coś się stało? Słyszysz mnie? Przyjdźcie mi tu psychiatrę, chyba mam problem.
Mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju katatonią, która objawia się zerwaniem kontaktu ze światem zewnętrznym. Czy w jakikolwiek sposób da się ją wyrwać z tego stanu? Można ją zahipnotyzować, ale metoda ta ze względu na swoją niekonwencjonalność jest niezbyt popularna i nie każdy jest podatny na hipnozę. Mógłby pan to jednak zrobić? Już kiedyś to robiłem i o mało na trwałe nie straciłem swoich uprawnień lekarskich. Pacjent doznał traumatycznych przeżyć i zmarł. Mimo wszystko chciałbym, żeby pan to zrobił, bo to, co od niej wyciągniemy, będzie bardzo ważne dla mojego śledztwa. Badania psychologiczne pozostałych wypadły pomyślnie, jak są zanimające złego na sumieniu. Potrzebna mi będzie pielęgniarka. W przypadku zapaści będę potrzebował pierwszą pomoc. Czy jest tutaj telefon? Nie. Zaraz zadzwonię po naszą internistkę. Ciekawość mnie rozpiera, co wy tu kombinujecie? Ta biedna dziewczyna lekko sfiksowała i teraz staramy się ją wyciągnąć za pomocą hipnozy. Hipnozy? A, to interesujące. Inspektor Sanek. Proszę robić tak. Ty naprawdę sądzisz, że to zadziała? Trzeba się chwytać każdej metody, nawet najdziwniejszej, żeby rozwiązać zagadki kryminalne. Dzisiaj w lesie centralnym na Paruszowcu znaleziono zwłoki młodej dziewczyny. Wszystko wskazuje na to, że dziewczyna została zamordowana. Komenda Miejska Policji w Rybniku zwraca się z prośbą o pomoc w ustaleniu tożsamości denatki. Rysopis ofiary. Wiek z wyglądu 16-19 lat. Włosy ciemnoblond, oczy niebieskie. Na ramieniu lewej ręki blizna w kształcie litery T. Wszelkie osoby mogące udzielić jakichkolwiek informacji na temat denatki proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji.